Ale jak gość schabowy raz ubijał, to najbardziej wymiotowało, to było takie straszne, wiecie. Bo on ubija, to ma worek i bełt, nie? Ubija i bełt. I dał pierwszy kotlet, nie? I tam dla kogoś. Smarował cytryną, później no to piankę do golenia. Soda oczyszczona. Tak dalej. Ja myślę, kurde, to nie wyjdzie, nie ma szans, nie? Polskie Eminem, lata 90. Może Liber? O. Nie mam pojęcia. Dobra, wystarczy Hermiona. Głównym sponsorem kanału Zero jest RocketJobs.pl, twój portal z ofertami pracy. Dostałaś od swojego męża 8 koła na powiększenie ust, ale zamiast tego zainwestowałaś w małą piekarnię, która w ciągu roku sprawiła, że stałaś się milionerką i dałaś 8 koła swojemu mężowi, żeby powiększył sobie członki. A on wziął te pieniądze, wyszedł z domu i już nigdy nie wrócił? Co sprawiło, że straciłaś chęć do pieczenia chleba i twoja firma upadła? Jeśli tak, ten program jest dla ciebie. Cześć, to ja, Łukasz Lotek-Lotkowski. Jestem w drużynie Czarka. Moje zainteresowania to psy, koty i żeglarstwo. Czego bałeś się jako dziecko? Bałem się bulgota, potwora, który mieszka w odpływie wanny, który jest stworzony z włosów, które tam wleciały. Mokry sen czy bezsenność? Mokry sen. Cześć, nazywam się Janusz Pietruszka, jestem w drużynie Kacpra. Moje zainteresowania to teorie spiskowe i warzywa gotowane. Za co mógłbyś pójść siedzieć? Za niewinność. Twój największy atut? Nie spieszę się. A daliście się zrobić kiedyś na to, że jakąś rolkę oglądacie? Ta, wiele razy, i właśnie niestety. Poczekaj do końca i oglądasz do końca i jest niewyjaśniona sytuacja w ogóle, bo musisz wejść na ten profil, szukać drugiej części i nie możesz znaleźć, bo nie wiadomo, kiedy ona była i się denerwujecie, rzucacie telefonem o tramwaj, biegacie w tłum, wiecie, o co chodzi. Ja mam szacunek, jeśli jest kolejny filmik, który ma to wyjaśniać i też nie wyjaśnia. I jak mnie nabiorą, to jest super, nie? To wtedy uśmiechasz. Koleś na koniec pokazywał naprawę tam felcz, jakimś smarował cytryną, później no to piankę do golenia. Soda oczyszczona. Tak dalej. Ja myślę, kurde, to nie wyjdzie, nie ma szans. Nie? Odgrzewał to i oczywiście, że w drugim filmiku będzie wyjaśnione i zmył to i dalej były ujebane, brudne, nie? I za to szacun, nie? Ile wyświetleń. A nie, no to cię wkręcił, super, no. To jest w porządku. A ja mam takie, że poczekaj do końca, oglądam do końca i się po prostu nic nie dzieje. I mam... What? I jeszcze raz oglądam. Mówię, ja na bank czegoś nie zrozumiałem, bo... No nie może być, poczekaj do końca i nie ma końca, nie? Już są dwa wyświetlenia. I dwa wyświetlenia robię i mam... No nie. I biorę trzeci raz. I potem chcesz się dowiedzieć, kliknij dwa razy w to zdjęcie. I jeszcze zalajkowałeś. A, to było z włosami. Widzieliście, że sztuczne włosy były. Że nagle miałeś takiego niby włoska na telefonie, żeby go zmuchnąć. I wtedy właśnie... Wiesz. A. Chciał go zmuchnąć, więc dwa razy... I już jest polubione. I nie wiem, czy widzieliście, że dziewczyna jest ubrana i ma na przykład bikini w rękach. I ma taki, jest taka muzyczka, że ciach, 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 ciach. I jest na dosłownie sekundeczkę. Skąd jest ta muzyka? To jest taki rap bardziej. Myślałem, że krawcowych. Tak. I jest na sekundkę ona w tej bikini. Więc jak chcesz zobaczyć tą dziewczynę, jak ona wygląda w tym bikini, to musisz idealnie zastopować. A zastopować trzeba kliknąć w ekran. Więc też dasz lajka wtedy, bo klikniesz, wiesz, parę razy będziesz robił, rozumiesz? Mm-hmm. Takie są patenty na to. Mm. Super. Może my tak powinniśmy promować ten program. Trzeba połączyć wszystko w całość. Ja stoję ubrany, mam stringi w rękach i właśnie ciach, ciach, jak to robisz, ciach. Part dwa trzeba znaleźć. Tak. Poczekaj do końca. I potem się nic nie pojawia po prostu. Na jest włos. Nie, i ta felga. Felga z włosami. Albo, że ty jesteś nago cały czas i trzymasz garnitur w rękach. Jest ciach, ciach, ciach. I na sekundę jesteś w garniturze. I ludzie cały czas zatrzymują, bo chcą cię zobaczyć w garniaku. To byłoby lepsze. Chłopaki, tak. Czas na pierwszą grę. Yes! Woo!
Marilyn Monroe. W grze jeden z uczestników musi odgadnąć postać opisywaną przez drugą osobę z jego drużyny. Osoba naprowadzająca musi jednak pamiętać, by nie użyć żadnego z trzech zakazanych słów przypisanych do danej postaci. Czarek. Tak. Zaczniemy od ciebie. Jak zawsze. Ciupaga. Bracia Golec. On grał w 13 posterunku i ten, który zmarł, był taki, był otyły. Miał psa, małego buldoga. A, kurde, perepeczko. Tak, ale kogo on grał? Komendanta. Grał, ale właśnie, że miał ciupagę. Górala? Janosika. Tak. Dobra. Koleś chodził w płaszczu, miał taką laskę, miał siłę. Często się, nie w Harrym Potterze, a w tym drugim takim znanym. Gandalf? Tak jest. Miał wielki długopis, jak coś podpisywał. Ogromny wielki. Wałęsa. Dokładnie. Morderca wszystkich. Kuba Rozprowadz. Keanu Reeves grał główną rolę. Matrix? Tego takiego mordercę, którego... John Wick? Dokładnie. Rządzi Stanami Zjednoczonymi, ale nie jest biały. Barack Obama. Dokładnie. Koniec. Dobrze nam poszło. Za dobrze. Wiąteczka. Za dobrze. No, tylko mieliśmy z dwa. Pamiętaj Janusz. I na Janosiku stanęliśmy bardzo długo. A Janosik był chyba ostatnio właśnie. Był ostatnio. No. Tak. Ale jak się powtórzył, to ja trudno. Ja policzę uczciwie. 5? 6. 5. Mam 7. Bardzo dobrze, chłopaki, macie 4 punkty. 5, proszę pana, 5. 4, bo Janosik był na rozgrzewkę, nie? Janosik był na rozgrzewkę. Na żadną rozgrzewkę, 5. Bardzo ładnie nam idzie. 4 punkty, dobrze wam poszło. Jeszcze nigdy nikt nie zaczął 4 punktami, super. 5 punktów, za Janosika pod 2. 4 to jest ta liczba. 6 punktów. Ale presja, ale. 0 presji, dobra. Daj mi, wystartuj mnie. Czas, start. Władca kraju ślimaków. Wow. Teraz. Wow. No, ten teraźniejszy. Ja Janusz Winniczek. I bagietek. Kraj. Bagietki, ślimaki i żabie łódka. Francja. Tak. I ich władca. Nie mogę powiedzieć słów. Matron. Jak na imię? Emanuel. Tak. Wiedział. Emanuel wiedział. Możesz powiedzieć, że taki erotyczny jest, film. Jest taki piosenkarz. Stan. Nowski. Stan? Nowski. Jestem Stano. Nie mam gracji i biszę, ale chcecie tego słuchać, więc po to nagrywam Adriano. Na pozycji napastnika znowu strzelam rola, to jest pierwsza liga, wybacz. Nie Nowski, ty. Nie podpowiadaj. Jelcyn miał tak na imię. Borys. Tak? I, Niemcow. I nazwisko? Lepiej szło. I masz imię? I nazwisko tak. Jest jak dla psa? Kiełbasa. W domek. Kojec? Domek dla Buda. Psa. Mała. Koniec. Domek dla psa, koniec. No. Koniec. Koniec? Budka, tak. Fatalnie wam szło. Jeden punkt. Fatalnie wam szło. Ile mamy punktów, mistrzu? Chłopaki, świetnie wam poszło. Mamy remis 4 do 4. 4-4. Yeah. Mamy 6 punktów, więc tak naprawdę jest dobrze. I teraz ja? Plotek, teraz ale nie patrz jeszcze. Nie patrzę. I odwracam po prostu, a będzie tak, że tak będzie się odwrócę chyba, nie? Dobra. Obojętnie. Czas. Start. Dawaj. Nie topesz? Batman. Dobrze. No tak się gra, panowie. Patrz teraz. I'm your father. Star Wars. I ten? Vader. Tak. Lord Vader. No ten że bardziej taki mroczny. Nigdy nie oglądałem Gwiezdnych Wojen. Pierwszy człon tego. Lord? Nie. Następny mogę, tak? No, nie, no co ty, nie? Musisz... Nie, zgadnąć. Może. Nie, no co ty, musisz... No to, Lord ale nie zgadnę. A jak jest po angielsku ciemno? Dark. I? Dark Knight, Dark Vader. No, powiedzmy, że Lord tak. Dark Vader. No, bardzo blisko, dobrze. ma swój show w Polsce. Kuba Wojewódzki. Tak jest. Kod? W butach. Nie, K-O-D. Kod? Kod? Książka. Koal... I film był z Tomem Hanksem. Kod Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci. Tak jest. Da Vinci. My name is... Martini Eminem. Niemieszane. Martini z wódką sąsięta niemieszane. James Bond. Dobrze. Yes. To się jakoś tam łączy. Co się ci łączy? To się jakoś tam łączy. Co się i łączy, mamy jakieś tam wspólne fale, panowie. To dobrze, to 5 punktów łącznie macie. 9 punktów. Ale z tym Darth Vaderem powinien ci wcześniej. Powiedziałeś Vader, to powinno być ten. No, Darth nie, Vader trzeba to powiedzieć. Ciężko. Dokładnie. A wy myślicie łatwe, Emanuel. Janusz? Gdybyś wiedział, Czarek, gdybyś wiedział. Janusz, weź karty do ręki. Spróbujemy was zniszczyć. Janusz, powinieneś być tyranem. Gotowi, chłopacy? Anno. Czas, start.
Prezydent? Nie. Tak. To było. Odrzuć. Dobra, teraz już widzę. Ja już nie ma okularów, zauważcie. Ja pierdzielam. Dobra. Zero presji, Janusz. Zero. Książka dla dzieci. Mhm. Czarodzieje. Harry Potter. I postać żeńska. Hermiona. Tak. A nazwiska nie trzeba powiedzieć? Trzeba. Ale nie podejrzewam go o czytanie. Nie. Tej książki. No ale film może ogląda. Hermiona. Hermiona Różdżka. Tak. Nie wiem. Sekund. Nie mam pojęcia. Dobra, wystarczy Hermiona. Okej. Okay. Janusz zdecydował. Dobra. Dobra, zaliczam. No. Piosenkarz. Czemu ten czas tak szybko leci? Słuchajcie. Ja zero presji. Zero presją jest czas. Nie rozumiesz przekory tej nazwy? Zmieńcie nazwę programu. Do widzenia. Moje ulubione i tak było. Hermiona? Tak. A tam nie mam niska? Tak. Jest. Wiesz co? Starszy Hermiona. Jeszcze mówi do nas. Obstawiam, że Kasper nie czytał tego. Czy coś z tym robimy? Dobra. Podliczam. Jeden. Ale poczekaj, bo to mistrz gry właśnie. Punkty przyznaje. A może mistrz zdecyduje, że gramy dalej? Kto wie? Ja bym jeszcze zagrał, bo my mamy dużo jeszcze. Ej, zróbmy jeszcze, bo nam też dużo zostało. Dobra, zróbmy jeszcze raz. Maciek, zróbmy jeszcze raz, no. Możemy zrobić rundę dodatkową. A to zostały, czy to zostały? Ale Janusz zaczyna. Dobra. Janusz zamknąć. Zaczyna. A może teraz właśnie, może teraz Kasper w takim razie, żeby Janusz nie był... Janusz zaczyna. Janusz ale zaczyna, musi ktoś nie... was tylko spojrzeć, czy tutaj jest to, co już było, dobra. Czy to, co by było. To, co było. Czyli tam są. A tu będzie to, co nie było. Dobra, bo jest grubiej. Normalnie się popłakałem. No. Ja też, to było bardzo śmieszne. Dobra. Janusz? No, słuchajcie. Janusz, ale teraz nie ma tak, że... O, a co to leci? Nie, po prostu lecimy tu, wiesz. Pośpiech upokarza człowieka. Janusz, ale... poszło ci fantastycznie. Jest Paulo Coelho, czy to tak? Teraz wystartował 15 sekund temu. Pośpiech pokaza. Janusz to widzi. Piosenkarz polski, Czerwone włosy. Czekaj, nie było Janusz, Michał... czas nie ruszył. Janusz, odrzuć, nie tak odrzuć, szybko, Janusz. Nie, czas nie ruszył. Nie, bo my to zmontujemy tak, że Janusz dobra. Mi mówi piosenkarz. Że Janusz zapierdala. Janusz, czas ruszył. Leci, czas ruszył. Polski piosenkarz. Michał. Piosenkarz już nie może piosenkarz być? Nie możesz już powiedzieć dźwięk. Tego. Był dźwięk już. Słuch tak. Nie możesz powiedzieć. Nie mogę. Nie wytrzymam. Dobra. Janusz myśli, że ma jeden wyraz tabu postać i trzy bajki. Postać z bajki. Postać z bajki. Jest dużo postaci. Już był dźwięk. Mroziła, że... Był dźwięk. Słowo bajka. Bajka, nie możesz powiedzieć kurde, tych słów tak. Na dole. Kurwa, no nie. No po prostu kurwa, no nie. Boże, czy ty to widzisz? Mówiłem dobra. Ci, Kacper, dobra, nie spokojnie. Starego. Na spokojnie. Nie ogarnię. Na spokojnie. Postać z dry... Pistolet, krótkie spodenki, kobiety. Lara Croft. Dokładnie. Medialna postać, prezenter. Krzysztof Stanowski. Pracuje w konkurencji. Tomasz... W telewizji. W telewizji? Tak. W której? Nie możesz powiedzieć. To ja będę mówił. TVN? Tak. Wysoki. Koniec czas. Wysoki. Marcin Prokop. Na końcu było wysoki. Marcin Prokop, tu jest czas w ogóle. Żeby... Już minęło 15 nie. Minut. W telewizji czas szybko. Albo się umawiamy na kwadrans. Albo... I Janusz myślał, że te trzy to są podpowiedzi, których możesz użyć. No dobrze, że są podpowiedzi, bo nie mam pojęcia, co to jest. Dobra, podliczamy, czekaj, jeszcze ja będę tobie, ale aha, najpierw Lotek Czarkowi. Ja się podlubiłem. Wystartuj, mistrzu. Kawał dobrej gry to był. Bardzo. Ale zrób strój Janusza, stary. Dobra. Lotek, czas, start. Taka postać z komiksu między innymi zakłada na siebie metalowe rzeczy, takie całą zbroję. Zbroję? Był też film taki. Batman. Nie, to z tej drugiej firmy, która robi takie filmy. Metalową zbroję na siebie zakłada.
tylko jak nazywa się ten bohater, który jest w nim? Tony Stark. Dobrze. Czarnoskóry gość dostał Oscara. Czarny, jak starszy. Denzel Washington. O, już powiedziałem, stary. O. Wymyślił telefon konkretny. Zmarł na raka trzustki. Boże, jak on się nazywał? Edison. Drugie jego nazwisko to jest praca po angielsku. Steve Jobs. Jobs. Jeździ samochodem bardzo szybko. Polak. Kubica, Robert. Nie, starszy. Koniec. Koniec. Chyba nic nie zgadliście. No tak to podliczamy. Dwa. Wydrali. Ale teraz Janusz będzie zgadywał w stylu Lotka. On jest bardzo napalony. No wiem. I rzuca losowe słowa. Kasper, czy jesteś gotowy? Jestem gotowy. Start. Kubica. Nie. Lew, tydrys, kuma. Nie, śnieżna. Na statku. Śnieżna. Na statku. Z hakiem. Hak. Tak, ale inny. Ten z filmu. Kotwica. Johnny Depp. Piraci Starajki. Tak, i jak on się nazywał? Johnny Depp. Nie. W filmie aktor ma pseudonim. Nie oglądałem. Muszę Nicholson, jak ma na imię? Jack. Jack Sparrow. Tak. Oglądałem. Wiem. Jack nie sam. Władca Polski. Powiedziałeś. Nie powiedziałem. Śmiały. Kasznąłem. Co? Robił szpadą znak. Zorro. Tak. To co było właśnie, ten szybki. Kubica. Pokazuję mu kartki. Pokazuję mu kartki. Nie, ja nie czytam, ja nie umiem. nie facet, tylko. Kobieta. Po angielsku. Woman. To jest drugi człon. I pretty. O. Pity? Pretty. Nie, Wonder. Stevie Wonder. Wonder. Stevie Wonder. Stevie Wonder Woman. Dobra. Teraz Czarek. Ojej. W jakim stylu Czarek będzie to robił? W swoim, czyli naprawdę starym, nie dobrym warto. Stylu. Starym, dobrym stylu Czarek. Cezary. Tak jest. Czas, start. Nie wiem, co to jest. To powiedz, no przecież masz zakazane. Napisane, kto to jest. On ma lustro. Powiedz zakazane słowo i lecimy dobra, dalej. Słuchaj, rywal typa, który miał skocznię taką i robi... Adam Małysz? Tak, i jego rywal. Mati Hautamek. Z kraju Rzeszy trzeciej. O Jezu, bo nie mogę powiedzieć. Ja nie wiem, co tam walczy. Ja nie oglądałem tych imię spoko. Podobne jak po angielsku 7. Seven. Sven. Tak. Hanawald. Tak! Okej. Bardzo ładna kobieta, która oddaje się w akcie filmowym. I to nie branży dla dorosłych, źle to powiedziałem. Pracuje w Hollywoodzie. Aktorka jakaś? Tak, ona grała często z... Margot Robbie? Bardziej ze starszych gwiazd, ale dalej przepiękna kobieta. Sharon Stone? Nie brunetka. Panowie Cruz? A już za późno, strzelałem. Co, koniec czasu? No. Koniec, co ty? Już? No. Słabiutko. To słabiutko, słabiutko, Czarek. Ale ciężka. A kto to był? Cameron Diaz. A. No. Ciężkie hasło. Oddaje się w... No bo nie mogę powiedzieć aktorka. Oddaje się w akcie teatralnym. Synonim aktorki. Oddaje się w akcie teatralnym. Później Hollywood. Tak postrzegasz aktorki. Panowie, czas na podsumowanie pierwszej rundy. Wynik to 9-9. O. Remis. Czyli bardzo fajnie. Ale... Czas na kolejną grę. 33%. Gra polega na przygotowaniu przez drużyny trzech historii na swój temat, z czego dwie mają być zmyślone, a jedna prawdziwa. Zadaniem drużyny przeciwnej jest odgadnięcie, która historia jest tą prawdziwą. Każda z drużyn może skorzystać z rozwinięcia jednej wybranej historii. Janusz uciekł z domu psychopaty, Kacper spowodował pożar lasu, Janusz sfingował napad, żeby uniknąć kary. Janusz sfingował napad? To jest tak, brzmi jak coś, co robi codziennie. Czekaj, te trzy już zniknęły, czyli mamy pożar lasu. Nie, ja będę fajny. Pożar lasu Kacper spowodował. Tak. Janusz sfingował napad, żeby uniknąć kary. Tak. I uciekł z domu psychopaty. Uciekł z domu psychopaty. Tak. No. I jedną historię jak coś będziecie mogli prosić o rozwinięcie. Czy byłeś, Janusz, kiedyś u Kacpra na chacie? Nie możesz odpowiadać, bo to jest podchwytliwe. Mogą prosić o rozwinięcie jednej historii. Jeśli teraz, byłeś... Czarek, to zastanówmy się. Tak, Kacper nie spowodował pożaru lasu. Nie, bo na pewno by tutaj tego nie powiedział. Nie. To jest true story. I też nosi okulary. I nosi okulary. Nosi okulary, nie robi pożarów. Czarek, to jest, Max to by osę spalił. Maksym. Ale też powiedział, że nie wie, co się stało, więc ta osa chyba przetrwała ten pożar.
tak. Pewnie chyba, że poleciała do lasu. Lekko przypieczona. A ja ją goniłem. Albo Kasper dwa dni później włączył, wiesz, telewizję i tam było pożary w Chile. I ma, ja pierdeka. Przez osę. A Janusz tak, Janusz... uciekł z domu psychopaty. Ja bym obstawiał najbardziej tę historię. Tak. Bo Janusz jest taki, że pewnie to nie był żaden psychopata, tylko to normalny być... gość. Janusz myślał, że to jest psychopata. Albo to mógł być escape room. Po prostu. Albo escape room. Ale ja myślę, że on po prostu był normalnie u kogoś na chacie, na przykład jakiś Airbnb czy coś, i był normalny gość, ale na przykład mieszał kawę w lewą stronę i Janusz... Wow, 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 wow! Ja tylko na chwilę wyjdę do sklepu walizką, walizką! Wiesz, i był taki mega sprint. I próbuje zamki otworzyć. Tak. Otwarte jest, o, otwarte! No bo sfingował napad, żeby uniknąć kary, tak tam było? Ale na tym się najbardziej uśmiecha teraz, zobacz. No tak, no bo pewnie ma przygotowane fałszywe rozwinięcie do tego. Tak. I ja może je usłyszał nawet, bo to może być najciekawsze, co on może powiedzieć. Czekaj. Ma zielone skarpetki. Ty czyli, to masz ten swój nos. Czyli igra z psychopatami. Lubi, bo nie jeden z psychopata się zdenerwuje na taki kolor skarpetki, bo to nie jest normalna rzecz. No tak. Zazwyczaj ludzie noszą białe albo czarne, prawda? On ma zielone. Zobacz, zielone skarpetki. O, rzeczywiście. No dziwne to jest, strasznie dziwne. Czyli to może być prawdziwa historia z tym psychopatą. Janusz kiedyś uciekł z domu. Po prostu. Swojego po prostu. Na godzinę. I ma, kurde, nie zrobiłem. Nie zostawiłem pościelonego materaca. Bidon! Mój ulubiony bidon z myszką. Ja bym wybrał jednak napad. Która będzie ciekawsza, twoim zdaniem? No właśnie, że sfingował napad, żeby uniknąć kary. A ja bym się dowiedział, kto był tym psychopatą w tej historii dłuższej. A jeżeli prawdziwą historią jest to z psychopatą, tak, i okaże się, że to jest ta, to on później tak ją musi powiedzieć? Tak i tak ją opowie, tak. No to ja bym brał napad. Robimy to. Panie Januszu, rozwin proszę napad. Napad. To historia z napadem wyglądała tak, że... chodziłem do szkoły z kluczem na szyi, na takim sznurku, na sznurówce, i rodzice mi mówili, żebym nie bawił się nim, bo ja lubiłem go sobie tak kręcić. I raz jak szedłem do szkoły, to mi wypadł gdzieś. I bałem się tego, że rodzice powiedzą, a nie mówiliśmy, i będą wkurzeni. I powiedziałem, że napadli mnie jacyś kolesie po drodze. I rodzice przyszli do szkoły i z dyrektorem szukaliśmy tych kolesi. I wtedy po prostu nie chciałem też zrobić jakiejś niemiłej sytuacji kolegom, więc podałem opis Dylana i Brandona z Beverly Hills, żeby po prostu szukać takich ludzi. I na szczęście nikt się taki nie znalazł. W Polsce w tamtych czasach. Dlatego tamten serial się skończył kręcić, dorwali. Dorwali. Ale sfingowałeś napad, czyli wróciłeś na chatę i coś ukradłeś na przykład? Nie, no sfingowałem to, że był jakiś napad, którego nie było. I odebrali mi klucz w tym napadzie. No tak, no bo gdyby sfingował tak, że wbił do siebie na chatę i rozwalił wszystko, żeby był napad, to i tak byłoby na niego, że klucz zgubił, nie? Ja myślę, że podeszli do mnie, powiedziałem, że podeszli do mnie i powiedzieli, oddaj ten klucz. I nic więcej. No, że coś mi zrobią, jakąś krzywdę. A potem ktoś wyobraź sobie, że znalazł ten klucz i odnosi na chatę. I twój ojciec mu od razu... Będziesz mi syna straszył, Dylan? Bo miał tak na imię też. Bo Janusz podał. Dozorca z bloku, nie? Yes. Ale potem Janusz na policji, w ogóle, wiesz, cały rysopis i ci ludzie tak... Czekaj. Skąd się znam? Czy pan mieszka w Kalifornii? No dobrze. Czy to jest cała historia? To może być prawda. No, tak. Zauważ. Jak macie jakieś pytania, to walcie, bo zauważ. O to chodzi. A do tej historii, czy do innej? Do tej historii. Do tej historii. Czy w ogóle do Janusza? Zauważ, okay, że Janusz często zakłada, że ktoś czegoś nie przeczytał. Tak jak było z Hermioną u Kacpra. Że zakładał, że nie zna... Z natury zakładam, że ludzie nie przeczytali. Tak, rzeczy. Więc dlatego mógł zakładać, że ludzie nie oglądają tego serialu. Dlatego dał opis Dylana i Brandona. Ale też wiem, że jakby Janusz miał szansę sfinkować prawdziwy napad, to na pewno by ukradł wszystkie scenki swojej matki. Na pewno by to zrobił. Ale czekaj, jeżeli... A skąd wiesz, że miała więcej niż jeden? Komu ten rysowic podawał? Bo Janusz ma teraz na sobie dwa. Dyrektorowi, rodzicom. Dyrektorowi i rodzicom. Tak, tak. A po co im był rysopis? No oni powiedzieli, że... Bo to było niedaleko szkoły, więc powiedzieli, no to poszukajmy, którzy to są. Kojarzy z której klasy? Ja mówię, że nie kojarzę, jacyś starsi trochę. I chodziliście później po osiedlu? Nie, chodziliśmy od klasy do klasy. Ja, mój tata. Czyli ty powiedziałeś, że to ze szkoły było? I dyrektor. To? Wyobrażasz sobie to? I wchodziliśmy do każdej klasy i mówili, czy widzisz tutaj te osoby?
ja mówiłem, nie, nie widzę. Otwórz oczy. I byłem nie mogę. Czułem się zażenowany. Weź żywkę. Ale grałeś w tę grę. Chciało mi się płakać, słucham? Ale grałeś w tę grę. Grałem w tę grę do końca. Kiedyś powiedziałeś po jakimś czasie rodzicom, że to wymyśliłeś? Parę lat temu dosłownie. I jak zareagowali? I byli wkurzeni. Byli wkurzeni? Tak, tak, tak. A co powiedzieli? No, że wiesz, że myśleliśmy, że byłeś w niebezpieczeństwie i tak dalej, że na policji też byli to zgłosić. Parę lat temu tak powiedzieli. Janusza ojciec też umarł na zawał przez to. Parę lat temu tak powiedzieli, wiesz, że myśleliśmy, że byłeś w niebezpieczeństwie. Tak, Janusz kłamie, ja już od początku zakładam. Myślę, że ściemnia. Tak. Ja myślę, że ty, Lotek, po prostu już dawno podjąłeś decyzję, a teraz po prostu wybierasz. Widzę, tak. Jak powiedziałem, że wydaje mi się, że ściemnia, Janusz posmutniał, jakby mu się nie udało. Okej. Okay. Chociaż ma teraz... Zobaczmy to w slow motion. I Janusz. I szybkim ruchem wycieram łzę. Ale w slow motion jest takie... I fotel. Zobaczmy z drugiej kamery. Ale w slow motion, bo w normalnym debie jest... Siakrosz. Kosz. Cezary i Lotek. Obstawiamy, że uciekł z domu psychopat. Uwaga. Janusz, opowiadaj. Dawaj. Tak. Postaram się jak najkrócej. Po maturze byłem z kolegą na... Boże, na, jak długo. Na takim wyjeździe na stopa po Francji i w jednej miejscowości spotkaliśmy gościa, który powiedział, że słuchajcie, wyglądacie na turystów, to może chcecie rozbić swój namiot gdzieś koło mojego domu. I byliśmy głodni, zmęczeni i wyczerpani i zaufaliśmy typowi, który miał pęknięte okulary. Where are you going? Come on, you coming? Where? Back to my place. We're gonna party. Party hardy. Aż zalepiony tym? Nie. Taki rysa po prostu szła. Powiedział, że dotąd. Skąd jesteście, my, że z Polski. On też ma korzenie polskie i nazywa się John Twaróg. I dla nas to dalej było wszystko w porządku. Później dom się okazał jakimś mieszkaniem na trzecim piętrze w takim obskurnym bloku. Bardzo ciężko było nawet złożyć. Gdzie otwierał najpierw kraty, potem trzy zamki. I weszliśmy do domu, który był totalną ruderą i większość pomieszczeń była zamkniętych na kłódkę. Nie było prądu. Na stole były tylko suszone banany rozłożone na gazecie. I ja powiedziałem, że muszę iść do toalety. Poszedłem do toalety i tam stały świeczki, jakaś taka czarna wanna. I ten koleś był bardzo zdenerwowany, że ja tak chodzę i się rozglądam. I naliczyłem jakieś 6 noży w tym domu, w różnych miejscach. I powiedziałem do kolegi, że musimy stąd wiać. Że on jest psychopatą. A mój kolega jeszcze przez jakiś czas mówił, że stary, wyśpimy się w końcu. W ciepły. To jest, co robi głód z percepcją, nie? A ten kolega jak żyje dalej? Żyje, tak, tak. Razem uciekliśmy. Powiedzieliśmy, że chcemy pochodzić po mieście, pozwiedzać jeszcze. I zostawiliście rzeczy w takim razie? Nie. I on powiedział, że nie, teraz jest zbyt niebezpiecznie na mieście. I czuliśmy, że tym bardziej chcemy iść. I jak wychodziliśmy, to powiedzieliśmy, że weźmiemy rzeczy, bo tam mamy najpotrzebniejsze jakieś paszporty, pieniądze. Nie wiemy, gdzie to mamy schowane, więc weźmiemy plecaki. I on był zdenerwowany na nas, że to robimy. Mówił, że jest niebezpiecznie, mogą wam zabrać plecak. Ja pierdolę. I finalnie w pewnym momencie ja udawałem, że odebrałem telefon od naszych znajomych, którzy niby jadą kamperem i mogą nas gdzieś zabrać po drodze. I on mówi, ej, ja was tam zawiozę. I my, nie, na razie. I uciekliśmy. No ja do tej pory ze sobą korespondujemy. Ja strzelam, że jednak historia z napadem jest prawdziwa. Historia z napadem. Kasper, że kłamie. Że kłamie. Nie, no to jest ten, bo tak. Kiedyś słyszałem od ciebie tę historię. No, gruba akcja. Ja pierdolę. Ale kto ma w domu w ogóle na kłódkę, nie? Zamykane drzwi. To nie jest, tak. Że drzwi są zamknięte na klucz. Ja bym to wszystko olał, ale miał takie suszone banany. Nie? Na gazecie? We Francji? Że nie miał prysznic, tylko wannę. Dzisiejszych czasach. Teraz mogę powiedzieć, że historia z napadem to wydarzyła się mojej żonie. Tak? To jest jej historia. Ale też dobra jest. Janusz i Kacper. Tak. Teraz historię dla was.
Lotek był na rejsie w październiku na Bałtyku. Dopadł go sztorm i wypadł za burtę. Czarek został skuty w kajdanki przez policję w centrum handlowym. Lotek pływał z rekinami bez klatki. Rekiny nie były w klatce. Która jest prawdziwa? Bo któraś jest. Czyli tak, nie mamy... Nie wiadomo. Macie 33% szans. Co jest pierwsze? Pierwsze jest prawdopodobne. Wiem, że Lotek jest Lotek był na rejsie w październiku na Bałtyku. Dopadł go sztorm. Jak sztorm dopada człowieka? Nienacka. Chyba zmienia się nagle pogoda, jak w górach. Tak obstawiam. Aha, jak w górach też na morzu tak samo. Taką prostą rzecz. Janusz wyjaśnia. No. Chyba się zmienia pogoda. Nie wiem, w górę. Tak bym obstawiał. Byłem gdzieś w górach. Wiem, że Lotek jest żeglarzem, ale... Raczej miał zawsze zdjęcia z jezior. Nie wiem, ale Lotek mi opowiadał, że był na statku i pływał coś po morzach i były sztormy mega. Ale być może Lotek wie, że ja wiem, więc wybrał tę opcję, żebym ja się uruchomił, że Lotek rzeczywiście mi opowiadał o sztormach. Ale wydaje mi się, że gdyby wypadł za burtę, to nie pominąłby tej informacji. I nie siedziałby tu. I nie siedziałby tu, bo jak ktoś wypada za burtę, to jest po prostu za burtą. To już się odpływa. A z drugiej strony, czy on wypadł do morza za burtę? Mogę zobaczyć jeszcze raz, jak brzmi ta podpowiedź? A gdzie mu? Na ląd? I dopisz, że przy brzegu, proszę. I wypadł za burtę, widzisz? A jeszcze mi opowiadał, wiesz co? No. Że oni się tam przywiązują. Jak jest sztorm. Aha. I mógł wypaść za burtę, ale był przywiązany, więc go wciągnęli. Na przykład. Tak ludzką, po prostu. Że nie mógł wpaść od razu, nie musiał wpaść od razu do morza. Nie? Nie, to co... Ale to i tak jest grubymi linami, szotami. To jest ściema. On Dobra. Jest raczej spokojne wody. Drugie to jest Czarek, tak? Drugie to jest Czarek, że został skuty tajdankami. Przez policję w galerii. Czarek lubi robić pranki, ale... Myślę, że takie bezpieczne, nie takie na szczuwanie. Myślę, że to jest jedna z tych historii, które moglibyśmy usłyszeć od Czarka rozszerzenie, bo wtedy w rozszerzeniu by on musiał na przykład powiedzieć, że wiesz, no, że robiliśmy akcję, wiesz, że labeki i coś tam, nie? On robi takie akcje, że raczej na sprzedanie mu liścia, a nie na skrócie tajdankami. I to jest mało ryzykowne twoim zdaniem? Już wiem, jakie że nie robiłby takich rzeczy typu, nie wiem, że kradzież ze sklepu. Myślę, że najbardziej prawdopodobne dla mnie jest to, że Lotek pływał z rekinami bez klatki. Bo są przecież rekiny, które nic człowiekowi nie robią. Wyrywa im się zęby. I oczywiście Lotek bardzo błagał długo o klatkę, ale powiedzieli mu, te rekiny nic nie zrobią. Tylko problem był tym, że to było za granicą i oni nie mówili po angielsku, tylko podejrzewam w Swahili, na Zanzibarze był, bo często był, tak? I więc oni mu mówią, kuku, ci. I on mówi, nie, klatka. I myślę, że walczył, aż w końcu się zdecydował. Rekinie dzieci? I po sprawie. I się trochę pobawiły z nim? No, łaskotały. Jeszcze raz możesz pokazać, jak łaskotały? Dziękuję. Bezzębne ryby, nie? Co chcemy wyjaśnić? Bo ja bym strzelał, że prawdą jest, że pływał z rekinami. Może wyjaśnimy jedną z tych dwóch poprzednich. Wyjaśniłbym... Bo może oni zrobili rzeczywiście tak dla zmyłki, że w poprzednim odcinku to był gościa historia, bo gość ma dwie historie. A w tym odcinku dla zmyły, wiesz, bo Czarek ma takie pomysły, że on sobie wymyślił, że to będzie taki fortel. Wyjaśnił wypadnięcie za burtę, a obstawiam, że prawdziwą historią jest rekiny. Czyli co? Pytamy o wypadnięcie za burtę? Tak. Dobra, to opowiadaj. To był mój pierwszy rejs na morzu. Miałem 20 parę lat, 24, 25, coś takiego. I popłynęliśmy, miał być rejs z Polski do Finlandii z powrotem, ale pogoda nie pozwoliła, więc popłynęliśmy do Szwecji i potem wracaliśmy do Polski, ale pogoda się bardzo zepsuła i musieliśmy na Łotwie, pogoda się psuje. Na Łotwie przycumować w Kłajpedzie. Siedzieliśmy tam 4 dni, bo tak wiało. No i zbliżał się koniec wyjazdu i nasz sternik miał parcie, żeby wrócić na czas do Polski i stwierdził, że dobra, płyniemy po prostu. Część załogi chciała zostać w ogóle na brzegu, ale w końcu ich namówiliśmy my jako debiutanci na morzu, że płyniemy. I wypłynęliśmy z Kłajpedy do Polski i było wcześniej przez parę dni 10 w skali Beauforta i morze było już mega rozbujane, że były fale po 7 metrów. I jak miałem nocną wachtę i byłem właśnie, tak mówisz, przywiązany do łódki, jeszcze nawet paliłem szlugi, a co któraś fala nas zalewała po prostu. I przy jednym zalewaniu, jak się akurat odlewałem, przerzuciło mnie za burtę. I wypadłem z łódki, ale szelki mnie trzymały i kapitan pomógł mi wprotem wejść na pokład.
Dobra. No, zadajemy kilka. Pierwszy raz płynie. Pierwszy raz płynie i pierwszy raz płynie i ma nocną wachtę. Okej. Okay. Każdy ma, bo płyniesz przed 50 godzin longiem, więc są normalnie wachty. Jest, w środku jest kapitan, który jest na mapie i na GPS-ie, a jest gość na sterze i on ci tylko krzyczy, trzymaj kurs taki i taki, patrzysz na kompas i sterujesz. I trzymasz kurs po prostu. I tyle, co masz robić. Czy to był rejs wykupiony gdzieś na garażach? Nie, nie. To był rejs normalnie firmy ten i to była nawet łódka Bonito 9. 9-metrowy taki jacht morski polskiej konstrukcji. Kurde, dużo szczegółów. 9 metrów to jest mały jacht bardzo na mały. Morze. No. Było nas raz za 6. Dużo szczegółów podawał. Pamiętam bardzo dużo z tego, co Lotek teraz mówi. Pamiętam bardzo dużo takich szczegółów, jak mi opowiadał właśnie o takim rejsie. Bo kiedyś gadaliśmy o tych rejsach. Ty pamiętasz, jak gadaliśmy o tych rejsach? Za dzieciaki. Nic nie pamiętam. I uważam, że 3/4 tej historii się zgadza. I w momencie, kiedy on się odlewa, już zaczyna coś tam ten. I ostatnie tam 2 minutki. To tylko dodam, że odlewa się normalnie na łódce w takiej pogodzie, jest się przypiętym i na kolanach po prostu rozpinasz sztormiak i lejesz do wody. I po tym, jak wpadłem, to musiałem lać w gacie, jak płynąłem. Czyli zdążyłeś się zapiąć, masz sztormiak. Czy jest problematyczne sikanie w takim sztormiaku w trakcie sztormu na kolanach? No, masz suwak dwukierunkowy, więc możesz sobie rozsunąć tak jakby rozporę. Aha, okej. Okay. I też warto dodać, że ty chyba wtedy pierwszy raz sikałeś na stojąco, prawda? Na klęcząco pierwszy raz sikałem wtedy. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra, dobra. Nie, to dobrze. Jest... To co, przekonał cię naprawdę? Nie. To nie była prawda. Według mnie też nie była prawda, chociaż Lotek jest świetny w opowiadaniu takich historii, bo co chwila to robi na scenie, wiesz. I ludzie mówią, o Jezus, ale on ma przygody. Więc rzeczywiście zawsze na tyle się nie wierzę. I w życiu bym ci nie uwierzył w nic, co mówisz, bo masz po prostu to już we krwi. Ściemnianie. Tym bardziej, że ta historia robi z niego bohatera, nie? Ta historia robi z ciebie bohatera. Także, jakiego? No, cały może wypadł za burtę, ale się rozstrzymały. Tak. Odlewałem się przy sztormie, zalewały mi fale. Może trochę niezdarnie raczej wypadł. A gdzie się robi kupę? W środku już jak musisz zrobić. Czyli musisz przytrzymać, żeby tak, w środek... Tak, bo zmieniasz się co 4 godziny. Czyli musisz wytrzymać 4 godziny. No więc zwykle spróbujesz, załatwiasz się przed, że jeżeli musisz, a tak po prostu siedzisz i... Okay. Ale też tam za bardzo srać się nie chce, bo prawie nic nie jesz przy tym kołysaniu, nie chce się jeść w ogóle. Więc się śpi z 15 godzin na dobę, się śpi tak naprawdę, tylko wstajesz na wachtę i jedziesz spać znowu. Mm-hmm. No to piękna historia, no to co za przygoda, nie? No teraz bym w życiu czegoś tego nie zrobił. Jak było na morzu? No super, wiesz, wyspany jestem. To prawda. 15 nie, myślę, że godzin na dobę. Tak, cały w śniadach. 95% historii jest prawdziwa, a później pewnie finał był inny. Myślę, że mógłbyś wypaść za burtę. Możliwe, że ktoś, widziałeś kogoś albo słyszałeś o kimś, kto wypadł za burtę, ale nie byłeś to ty. Więc obstawiam, że pływał z rekinami, bo jeszcze dodali, wiesz, tak, bez klatki. Co znowu tworzy z ciebie bohatera? Lotek bohater. Rekiny? Dobra. Tak. Ale a klatka? A możemy rozwinąć tych rekinów? Nie możemy. Nie, dobra. Nie możemy. Dobra, po prostu. Janusz i Kacper, czas na waszą odpowiedź. Rekiny. Ale co rekiny? Wiesz, co rekiny, Czarek. Nikt z nas takiej nie ma ksywy. Tak, że pływał w klatce. Aż to prawdziwa historia. Tak, no. Opowiadaj o rekinach. To były takie malutkie rekinki po prostu. Robił takie... Dlatego pytałeś jeszcze raz Janusza, pokaż jeszcze raz. Tak, żeby dobrze zapamiętać. Tak. Ja robię w ten sposób peeling pięt. Nie? Ale to, co mi opowiadałeś, to co pamiętam, że rzeczywiście mało kto wytrzymywał taki sztorm, że po prostu tam wymiotowali na potęgę ludzie. Znaczy, bardzo dobrze w ogóle odgadliście, bo wypadnięcie za burtę było wymyślone. A, wymyślone. No, nie? A reszta była faktycznie prawdziwa. No. Ja myślę, że tam częstsze przypały są takie, że ktoś wymiotuje. Ale to tak, to połowa załogi zawsze wymiotuje na morzu. A jak im większe fale, tym więcej osób. A tam był gość, który już miał wypływany has 600 godzin i on rzygał, wypłynęliśmy tylko, wiecie, z Trójmiasta, z Górek Zachodnich tam gdzieś i on od razu rzygał, jeszcze nie byliśmy na morzu, nie? I on, była wachta kuchenna i był naszym kapitanem kucharz zawodowy i on na tym morzu, jak się tak buja, wiecie, że nie możesz ustać w ogóle, to on mówił teraz tak, pokrój marchewkę tylko wzdłuż, ją lekko podsmaż, na górę skórkę limonki obetrzesz i on przygotował nam, słuchajcie, mięso w takim oleju, żebyśmy tam nie było lodówki w ogóle jakiejś dużej, więc jedzenie mieliśmy potem, że w oleju, tam na takich huśtawkach wszystko było, wiecie, zasolił część tego mięcha, po prostu mieliśmy normalne, super jedzenie, ale jak gość schabowy raz ubijał, co najbardziej wymiotował, to było takie straszne, wiecie, bo on ubija, to ma worek i bełt, nie? Ubija i bełt. I tam pierwszy kotlet, nie? I tam dla
kogoś i on to robił ze 2 godziny te kotlety, bo to wiesz, wszyscy trzymasz jedną rękę, masz tylko wolno. Ale masz jakiś swój limit, że w pewnym momencie już po prostu, no, zwymiotowałeś wszystko, co tam ewentualnie... Ja nigdy jeszcze na morze nie wiem. Ale nie mówię do ciebie, mówię że o tobie, tylko ogólnie mówię, że masz gościa, który na przykład wymiotuje przez, nie wiem, pierwsze 10 godzin, czy on będzie wymiotował przez 7 dni, czy on właśnie ma jakiś taki swój... To jeszcze tak, wiesz, tak się męczy, że ma odruch wymiotny, a nic nie wylatuje, i to przez cały, pluje. Przez cały rejs? Może być przez cały rejs. No. Boże. Podobno... On miał cały tydzień. Jak tylko byś na wodzie i trochę bujało... To... Jakieś elektrolity od razu sobie dajesz, odnawadniasz się, bo to jest na tym mega odwodnienie. Na tym sztormie właśnie on był raz za sterem i do kapitana mówi, ty podasz mi kamizelkę ratunkową, a kapitan od razu wychodzi. A co, chcesz skakać? I on, nie, ja się będę pewniej czuł. A no po co ci kamizelka? Tu wypadniesz, to jest po tobie, nie? To kamizelka ci nie jest do niczego potrzebna tutaj. Żeby nie było w ogóle odruchu wyskakiwania z łódki, prawda? Więc nie chciał dać tej kamizelki. I miał z nim taką dyskusję, bo był tak odwodniony, że bał się, że coś głupiego po prostu zrobi. Czyli on już kurde, miał odpał. Bardzo. No, tak. Już miał odpał. Ojej. A miał tak, że ten tydzień się skończył i stwierdził, że to było zarąbisty czas i musi to powtórzyć? Nie. On mówił właśnie, że może jednak nie jest dla niego. I na kajaczku brdą. No. Też mi jest niedobrze, ale dam radę. Najdobrze, jak się udławiesz nie swoimi wymiocinami, nie? Bo jak to... Jest też taka legenda, że jak przypływały kiedyś takie statki do portu, to one płynęły już, wiecie, tydzień czy coś, więc tam wszyscy od razu w melanż szli, jak byli na brzegu. Więc przed przypłynięciem do portu jedli tylko czekoladę i ryż, dlatego że czekolada w 2 strony smakuje tak samo, a ryż śmiesznie łaskocze w nos. Tararira. Tarara riraraj. Tarariraraj. Weź, naucz się nazwy gry. Minus punkt. No i co tam? Okej. Okay. Dobrze mówisz. Dobrze. Tarariraraj. Muzyczna gra polegająca na odgadnięciu tytułów oraz wykonawców największych polskich hitów, przygotowanych przez drużyny. Odpowiedź ma zostać udzielona na podstawie wysłuchania 2 wersów utworu czytanych przeze mnie. W przypadku braku poprawnej odpowiedzi uczestnicy mogą skorzystać z 2 podpowiedzi. Kacper i Janusz, wy zaczynacie. Jesteśmy gotowi? Tak. O, wy zaczynacie, proszę państwa. No, zmieniło się. No, porobiło się troszeczkę. Gdy matury nadszedł czas, brzuszek się pojawił, Jacuś nogi wziął za pas, dziecko jej zostawił. Odpowiedź? Załóż dumę na instrument bicy. Ja myślę, to jest piękny umysł. Ja Januszowi 3 swoje piosenki daję, co myślisz? I on wszystkie zgadza. Mówię od razu. Mówię, to ciężko. Fajnie się gra z Januszem. Odpowiedź? To jest na twojej playliście? Oczywiście. Dobrze, jedźmy dalej i być może... Czarek i Lotek, teraz wers dla was. Bądź, jak będziesz znał, bądź trochę dłuższy. Dobra. Prostu, żeby ta gra, żeby odcinek trwał 15 minut. Dobra. Lubię oglądać jedyną reklamę domek z drew budu, a w domku my... Odpowiedź? nie znam. Nie. Trudne. Lubię oglądać jedyną reklamę domek... Jedną chyba. Jedyną reklamę domek chyba z drew jedną budu. Powinno być, ale nie wiem. Nie, jedyną jest. Jedyną. Tak. Lubię oglądać jedyną reklamę domów z drew budu, a w domku my. Chyba. Coś romantycznego chyba. Albo jakaś reklama. No też, że reklama Castoramy, ale chyba nie można dawać reklamy. Reklama drew budu raczej. Nie, to powinna być znana piosenka. Znana piosenka? Hit. To polski hit. Reklama w takim razie. No dobrze, no nie, mamy 2 koła, przypominam. Pierwsze koło, sekundowy fragment. No to może chcecie sekundowy fragment. I drugie koło. A no to już podrzuca. No bo pierwszy jest sekundowy fragment, bo jak my wam zaśpiewamy, to już nie ma sekundy. A musimy zgadnąć tytuł, czy wykonawcę, czy jedno i drugie? To. Wszystko. Tak, najlepiej wszystko. To co bierzemy? No na pewno bierzemy po kolei koła, bo nie można wziąć pierwszego i drugiego. Aha. Możemy wziąć jedno i drugie musi być, nie możemy wziąć drugiego i pierwszego, jakby. Rozumiem, pierwsze jest sekunda, drugie oni śpiewają. Tak, nie ma innej kolejności. To co, to bierzemy koło, tak? Bierzemy koło. Zgadnijcie, które. Ale dajcie ten fragment, a nie to, że ty jęczysz teraz. Możemy jeszcze raz ten fragment? Za to, co powiedział Czarek, nie. No, trzeba uważać. Nie, jakaś kobieta bardziej, nie? To była kobieta na 100%. Mhm. Chociaż 100% to jest ciężko, żeby dodawać 100%. Było takie... Ja nie mam zielonego pojęcia, co może być. Dobra, strzelajmy. Może odpowiedź. Zorro pewnie śpiewał, nie? Nie Zorro. No ale to nie był raczej rap. Zaraz się dowiemy.
A to mógł być refren rapu, nie? Też. Ja myślę, że, dla, że żeby było zabawniej... często refren jest melodyjny i tak. Kobieta śpiewa też. Powinniśmy pewnie poprosić Janusza, żeby to coś zarapował. Ale myślę, a ile tych piosenek? Jak te dwa koła stracimy? Nie, mamy, w każdej piosence mamy zawsze... A, no to bierzemy, no to wiadomo, tak. Boże. Ja myślałem, że mamy, wiesz, musimy na wszystkie piosenki, jak w Milionerach, że tracisz. To było głupie. To nie było gdyby głupie. Więcej kół powinno być. Ale my i tak wygramy, bo Janusz już wie wasze piosenki. No ale Lotek jest oszczędny. Jak mamy dwa koła, to zostawmy sobie. Tak. A nóż, ale to moment, który trzeba wykorzystać. No to nie rapują. Jak będzie bieda, to się... Nie rapują, bo to... Janusz czy Kasper? Ja myślę, że Kasper. Janusz. Pierwszy czy drugi wers? Lubię oglądać jedyną reklamę, czy domek z drewbudu, a w domku my? W pierwszym jest więcej słów, a w drugim za to będzie takie wyciąganie. Ale ja myślę, że jak usłyszymy pierwszy, to może drugi nam przyjdzie do głowy, jaka tam melodia tak, jest. Tak, dobra, Janusz, poprosimy pierwsze dwa wersy. Lubię oglądać jedną reklamę. Już wiem. Drew, budu, w domku my. A w domku my. Mydełkofa. Nie? Czy nie? Musicie powiedzieć... O, tak. O, dobrze, bum! Ale kto śpiewa? Konrad? Marek Konrad. Pan Marek Konrad? To. Brawo. No. A to było trudne. Jaka dziewczyna? Brawo, ja. To było bardzo trudne. I no, nie pamiętam. A teraz jak wiemy, mógłbyś dać się fragment tej sekundowej? Jak wiemy już? Nie. Dziękuję. To jest krótka piłka. Teraz go obrazić. Lubię, jak nas tak krótko trzyma ten mikrofon. Kasper i Janusz, czas na drugi wers dla was. No zobaczmy. Yeah. Ja wystawiam Janusza do tej zabawy. Gdy wchodzę na kamienne schody, zaczepa mnie piany meneli wielu. Jutro spotykają się w kościele. No, Janusz, dawaj. Maciek się narąbał. To jest piosenka, która została napisana przeze mnie przez Lotka, więc jak zgadniesz, to padniesz. Gdy wchodzę na kamienne schody, zaczepia mnie pijanych meneli wielu. Jutro spotkają się w kościele. Dobra, ja to znam, ja to znam. Ja nie wiem, ja dam radę. To jest coś współczesnego? Nie. Zaczepia mnie meneli wielu. Spotkamy się w kościele. Potem spotkamy się w kościele. To może być w ogóle Kazik. To jest w jego stylu trochę. Że menele i kościół. Wiesz, o co chodzi. Kurde, Kazika dosyć znam. Ja też znam dosyć Kazika. Więc mi nie pasuje, ale może zaraz się przejadę na tym. Ale może jakbyśmy wzięli ten sekundowy fragment, to wyczujemy na przykład, wiesz, klimat albo może akurat kawałek głosu. Tak, tak. Ja muszę wiedzieć, czy to jest hip-hop i mam się dalej nie zastanawiać, dobra. Bądź się nie znam. To poprosimy ten... Dobra. Tak? Ale to profesjonalnie. Profesjonalny fragment. A możemy trochę głośniej? Ej, było. Poprosimy jeszcze raz głośniej. Jasne, że możecie. Jeszcze raz? Jeszcze raz. Dobra, poprosimy tekst. Nie odgadną. Bo nie widzimy, nie pamiętamy tekstu. Tak. Domej. Nie odgadną. Prawdopodobnie jak Janusz nie odgadnie, to wybuchnie. Kurde, no znam to. Dobra, który wers bierzemy? Niech śpiewają, co mnie to obchodzi. Pierwszy. Czyli od czego do czego? Gdy wchodzę na kamienne schody, zaczepia mnie pijanych meneli wielu? Tak. To jest jeden wers? Czekaj, wychwalę na kamienne schody. Albo nie, końcówkę niech zaśpiewają, bo tam może być jakiś zaśpiew. A to nie jest Muniek Staszczyk? To nie jest coś? Jutro spotkają się kurde. W kościele? To nie jest Warszawa? Coś? Nie. Dobra. Dobra. Super. Gdy wchodzę na kamienne schody, zaczepia mnie pijanych... Niech Lotek zaśpiewa, bo on Lotek. Wiem, że potrafi. Nie potrafię. Gdy wchodzę na kamienne schody, zaczepia mnie pijanych meneli wielu. Nie serce, że ty będziesz pijany. A możecie ten tekstem podrzucić jeszcze? Czy on może być po prostu cały czas, czy to jest... Tak. Czyli od gdy do... Od... Do wielu. Wielu. Do wielu, no. Czekaj. Dać ci C. Gdy wchodzę na kamienne schody, zaczepia mnie pijanych meneli wielu. Ładnie zrobię. Wchodzę. Sztywny palazji. Patrz. Nic nie reaguje. Czyli zgadłeś. Albo nie. Ja nie wiem kompletnie, co on powiedział. Ja myślałem, że tak świetnie grasz. No to reakcja jakaś powinna być chyba, tak? Czy... Gdy wchodzę na kamienne schody, zaczepia mnie pijanych meneli wielu. Jutro spotkają się w kościele.
Kurde. Albo to jest Młyniek Staszczyk, albo Kazik według mnie. Masz jakiś pomysł? No sztywny Palazzi rzuciłem, ale... Kasper, Janusz, czas na waszą odpowiedź. Aha, musimy się zdecydować na jedną. Dobra, ty stawiasz, że Młyniek Staszczyk. Tak? Nie, ja stawiam, że Kazik jednak. Ale jaki ty? Nie, Kazik odrzuca. Kazik odrzucamy, więc Młyniek Staszczyk, a mimo że powiedział, że nie. Dobra. A może T-Law po prostu? No tak, to będzie bardziej prawdopodobne. To T-Law zróbmy. Okej. Okay. Okej. Okay. Ale jaki tytuł? A, kurde. No dobra, no to nie wiemy, dobra, nie? Nie wiemy. No to strzelamy, że T-Law. Tak. Kurde. A co to było? Kult Polska. I co? Jutro spotkamy Janusz! Się w kościele, no tak, Polska, mieszkam w Polsce. No kojarzyłem to z Kazikiem od razu, no, od tego tekstu. A on tak zaśpiewał, że zmylił mnie. Zmylił nas! Jeszcze na winę, jeszcze winolotkę niby, tak? Od środka to było tak, że ciężko było, wiecie, gdyście ostatnie wersy wzięli, to było dużo łatwiej. Ja chyba przy ornisku nigdy do tego momentu nie doszedłem. Ale to była zawsze pierwsza piosenka, Janusz. Czarek i Lotek, czas na kolejny wers dla was. Let's go! Obiad w mlecznym barze, spacer po bulwarze z nią razem. No. Ja wiem. No to użyj karty Janusza. Odpowiedź. Karty Janusza. Nie, ja chcę się zaśpiewali, bo nie jestem pewien na 100%. Obiad w mlecznym barze, spacer po bulwarze. Jest tak. Razem. Obiad w mlecznym barze, spacer po bulwarze z nią. Razem. To było tak wcale. No i co? I tak to jest gadnie. Lombard. No, ale dobrze, poczekamy dobrze. Na... Kocham cię jak Irlandię. Ale chyba, mamy... Nie? Lombard, nie wiem, to była Kobranocka, kocham cię jak Irlandię. Mamy dwa koła. Spokojnie. Ja wiem, bierzemy koła. Ale po co mam koła, jak i tak nie znacie... No właśnie, ale przypomnijmy sobie. Mamy. Poczekaj, poprosimy koło. A, jest. Gitarka. Lata 90. Mm-hmm. Nie, bo on ma taki głos taki delikatny, jak ten wokalista. To nie są lata 90. Niech oni zaśpiewają. Może jakiś kapice w takim razie? Nie, to starsze jest dużo. Już Janusz śpiewał już. To może niech Kasper zaśpiewa teraz. Wtedy Kasper. Kasper. Który wiersz? a który od czego do którego? Tam a może to całe zaśpiewam? Całe zaśpiewaj. To byłoby najlepiej. No tak, bo jest krótsze. Może całą płytę. Całą płytę bez tego wersu. Dobrze. Obiad w mlecznym barze, spacer po bulwarze z nią. Razem. I tam jest ten taki. Wszyscy przyjaciele mówią mi, bracie, co ci jest? To był tylko sen. Ale jak no to tu ten. Kurde, no? ja będę wiedział, zaraz sobie przypomnę. Nie przypomnisz sobie. Przypomnę. Jest bardzo ciężkie. A czy to nie jest Lombard? To jest Lombard. Nie, ja ci mówię, że to jest nie, Lombard, bo bardzo dobrze trafiasz. Nie, bo powiedziałem Lombard, kocham cię Irlandię, a to Kobranocki jest kocham cię Irlandię. Tak. Więc to jest Lombard, ale nie wiem jaki tytuł piosenki. Czarek i Lotek, macie jeszcze 3 sekundy. Jest pełno czasu. Chyba minęło. Jest to zespół Lombard, a tytuł piosenki to... To był tylko sen. Może to był tylko sen. Nie, tam tytuł jest jakieś inne słowo jakieś. No. O, trzy, taka znana piosenka. Dwa, no trudno. Jeden. Ja zgaduję tytuł. Proszę. Spokojnie, mam czutkę. Dobra. Dobra. Sen. Kurde, nie pamiętam. A co to jest? Obudź się, oddział zamknięty. Obudź się, oddział zamknięty. Nawet nie byliśmy blisko. Nie byliśmy bardzo Janusz daleko. Janusz i Kasper, czas na ostatni wers dla was. Teraz, spokojnie. Janusz tego nie może wiedzieć. Krótka. Zawsze stać za DJ-ką, tam gdzie z nieba sypie się bankroll, tam gdzie laski tańczą na pewno, błyszczą sukienką, chodzą z torebką, gdzie chłopakom chodzi tylko o jedno, w moim mieście chodzi tylko o jedno. Maciek teraz naprawdę dobrze to odpowiedział. Za DJ-ką, tam gdzie z nieba sypie się bankroll, tam gdzie italki tańczą na pewno, błyszczą sukienka, chodzą z torebką, gdzie chłopakom chodzi tylko o jedno, w moim mieście chodzi tylko o jedno. Dobra, zgaduję, o nie. To jest rap. Tak. Na pewno. Tak. I tylko musimy usłyszeć z bitem, w sensie, z bitem, z czymś, w jakimś z jakimś głosem, tak, jakim tak. To jest w ogóle, jak to jest osadzone. Poprosimy o sekundę od razu. Tym bardziej.
Jeszcze raz? Poproszę. Dziwny ten dźwięk. Dobra. Kojarzę ten tekst w sensie chyba. W sensie on jest taki... No on jest taki heja heja do przodu. Jak to może mówią? To jest tytuł. Więc stawiam na lata 90. Zawsze stać za DJ-ką. Tam gdzie z nieba sypie się bankroll. Tam gdzie laski tańczą na pewno. Błyszczą sukienką, chodzą z torebką. Gdzie chłopakom chodzi tylko jedno. A mówisz heja heja, że kabarety mumią? Tak jak piosenkę? Heja 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 Bożenka. Takie wesołe i do przodu, że stawiam, że lata 90. Ale... Tak? Że takie? Ale może bredzę. Okej. Okay. Rzadko bredzisz. Dobra, ja chcę usłyszeć, nie, żeby ktoś tam ten... Poprosimy tekst, żeby ktoś tutaj... Czarek teraz. No, Czarek. Który? Który Czarek? Który Czarek? No ten najbrzydszy. Ale to staraj się ładnie, nie? Oczywiście. Ale to czekaj, który? 100% dam z siebie. Pierwszy czy drugi? Ja bym drugi, bo tam hartę, może być tak. Jakiś wykończony. Dobra, dobra. Odbłyszczą sukienką wtedy, tak? Tak. Dobra, odbłyszczą sukienką do końca. Dobra. Błyszczą sukienką, chodzą... Przepraszam, jeszcze raz, dobrze? Będę jeszcze raz. No, jeszcze no, no, no. Jeszcze raz. No. Spokojnie, Czarek, nie denerwuj się. Ja nie denerwuję się. Błyszczą sukienką, chodzą z torebką, gdzie chłopaki chodzi... gdzie chłopakom chodzi tylko o jedno. W moim mieście chodzi tylko o jedno. Dobra. Coś takiego. Czy... To było dobre. To śpiewa kobieta? To śpiewa Czarek, no co ty? To byłem ja, To byłem ja. To jego zespół. To jest stary Jank Leosia. I to jest tak? Utwór... wszyscy jarają się moją ksywką. Zostawiam cię samemu. Tam coś jeszcze jest. Jank Leosia, wszyscy jarają się moją ksywką i moją bibką. Jarają się moją bibką i moją ksywką. Ale co jest tytułem tego utworu? Ja próbuję uczestniczyć w razie może ksywka? Nie mam pojęcia, co jest tytułem. Ale zgadliśmy, chociaż zgadliśmy wykonawcę, także już jest dobrze. Tak. A jaki tytuł? Szklanki. Szklanki. Nie ksywka. Ale słuchaliśmy tego w trasie. Tak. Jak to było takie półtrudne. Na żywo tego słuchaliśmy tego na żywo. Na trasie Jan Leosi. Tak. Lotek i Czarek, czas na ostatni wers dla was. Mówicie, że będzie też łatwe. Tak jak my wam daliśmy, wiesz. I z tego problemu widzę zazdrość, bo dojść bardzo wiele potrafię, dlatego czasem muszę zmienić parafię. Tylko zaznaczę, pisownia oryginalna, taką dostałem. No bo to jest pisownia oryginalna, co ty myślisz? Tak. Z tego problemu widzę zazdrość, bo dość bardzo wiele potrafię, dlatego czasem muszę zmienić parafię. To jest coś kościelnego. To jest jakiś dobra sal. To nie jest Barka, nie? To nie jest Barka. Bo dość bardzo wiele potrafię. To już samo w sobie jest intrygujące. To jest bardzo intrygujące. Problemu. Może to problem. Ja mam jedną podpowiedź. Jaką masz podpowiedź, ty? Po co ty im chcesz podpowiedź? Aha, no w sumie nie. Chcę bo się bawimy. Zniszczyć. Zniszczymy. Bawimy się. To... Daj im podpowiedź. Dla zabawy. Ja bym powiedział tak. Polski Eminem. Polski Eminem. KN. Tak oni mówili często. Ale wątpię, żeby się dali KN-a. A inny polski Eminem to jest Tomasz Kot. Tak? Tak. No, podpowiedź? No jasne, że tak. Musimy mieć sekundowy fragment. Tak, poprosimy. Nic. Możemy jeszcze raz? Nie. Cholera. Aj, te zasady są za... O Jezus, ja nie mam zielonego pojęcia. Ktoś musi z nich zarapować na obraz. No Kasper rapuje na co dzień, wiesz, jest raperem. Kasper jest raperem? Tak. Tak się ale na co dzień. Ale czy on będzie rapował jak ten, czy jak Kacper? On będzie może to jest kawałek Kacpra w ogóle, jest taka szansa. Ale z drugiej strony Janusz będzie śmiesznie będzie rapował, tak? O wiele będzie śmiesznie. Ja robię dobrze breakdance, a rapuję średnio. Ale też robisz graffiti bardzo fajnie. Oczywiście. Więc jeśli chodzi o hip-hop... Boję się, że Kacper zrobi po swojemu i nie będzie wiadomo, co za piosenka to jest. A Janusz będzie się... A Janusz nie wiadomo, co się wydarzy. Janusz może jeżeli uciekł, miałbym podpowiedzieć, to weźcie Janusza. Kurde, ale postawiłeś poprzeczkę, nie? To sobie bierzemy Janusza. Janusza. Ja wiem, że to jest dla zdziery. Nie, dla zdziery. Ale przynajmniej nie zgadniecie tej piosenki. Nie, spokojnie. Dla zdziery. Beethoven dla zdziery. Ja wiem, że to jest dla zdziery, ale...
Który wers? Który... Całość, całość. Nie całość. Który całość, dajcie całość. No dobra, daj Janusz dobra, całość. Dobra, początek dam. Muszę się wczuć. I z tego problemu widzę zazdrość, bo dość bardzo wiele potrafię, dlatego czasem muszę zmienić parafię. No, to już jest chyba oczywiste. Przepraszam oczywiste autora. Jest to Kasper Ruciński. Mhm. Nie wyszło dobry mi. Nie wyszło mi. Jakiś no, Liron? Nie, Liron nie raczej. Kurde, szukałem dużo tego fragmentu. Polski Eminem, stary. Liroy? Polski Eminem. Liber? Czyli biały. Czyli biały. Znać. Bo amerykański Eminem jest czarny. Wiadomo. A to lata 90. takie? Czy taki nowszy bardziej? Kurde, chyba... 90. raczej. Raczej. Albo początek... 2000. Tak. A, czyli taki ten... Tede jakiś nam, że? Tede polski Eminem? W Kanale Zero jesteśmy. Może być Tede. Może być Tede. Nie no, ale kto może mieć ksywę polskie? Czy wasza odpowiedź to Tede? Nie. Czarek i Lotek. Czarek, krzyżo, kogo bierzesz? Polskie Eminem, lata 90. Może Liber? O. Zapomniałem o nim. Polski Eminem. A jest tutaj. Mezo. A może Mezo? Mezo. Polski Eminem. To jest Mezo. To jest Mezo. Tego nie bierzemy. Nie, Mezo raczej może? Nie. Myślę, że może to być. Liber? Albo Liber. Liber też na pewno nie. No, odrzućmy Mezo i Libera, odrzućmy, bo boję się, że to tak. Będzie źle. Puśćmy ten dźwięk w ciągu. Nie. Nie. Może 1.8L? Coś takiego o, to... bardziej? Też nie, a Peja? Peja też... Może Peja? Może Rychu ale Peja za późno Peja, bo to jest wdzięczne. Tak, to jest bardziej... Więc myślę, nie zgadniecie to według, być... według mnie. A ten, ja też tego KN-a mówię na samym początku. Ale może PZ? Może PZ? Słuchajcie... Może, słuchaj, może to w takim razie bardziej ktoś nie z Warszawy na przykład. Warszawy, Ja tak... Nie, jest Warszawy. Ale ciekawe, czy z Polski. Teraz myślę, że ta moja podpowiedź to mogło nie być... To nie była podpowiedź jednak? To nie było dobre chyba. Aha, dzięki Janusz. Dzięki Janusz za tak, podpowiedź. Tak. To nie jest dobra. Polski. Odrzuciliśmy już parę... Spróbujcie zapomnieć o tym, co powiedziałem. To jest może... Spróbujemy. Dobra, ja wam podpowiem. To jest polski Shaggy. Polski Shaggy. To o, tego słowa mi pracowało. To jest, wiesz kto, to jest ten. Co miał... To jest Jamal, to jest Jamal. Nie, Jamal na pewno nie. To będzie... A ten, co prowadził koło Fortuny? Norbi? Norbi jest zajęto. Ale to jest fajny program, bo jest teleturniej i macie 3 sekundy. I 2 minuty. Słuchaj, ale mamy listę odrzuconych. Dużo odrzuciliśmy. Może jakiś Olsko, jakiś OSTR na przykład. No, nie ale on OSTR. Jest z Łodzi. A oni powiedzieli, że z Warszawy. Nie, nie powiedzieli, że z Warszawy. Nie wiadomo skąd jest. Chyba, że może z Warszawy. Może być z Warszawy. Może być z Warszawy. Więc jak nie z Warszawy jest? Nie, on jest chyba... Międzynarodowy. Bez przesady. On jest ogólnopolski. Polski Shaggy, czyli śpiewa troszkę? Tak, o to, Jakiś taki musi być, wiesz, jakiś taki reggae, trochę taki reggae. A może być. Bednarek na pewno, nie? I był taki kiedyś reggae. Gość taki... Nie, Shaggy. Nie, Shaggy nie jest reggae. Shaggy jest śpiewany taki, nie? Nie, Shaggy nie jest reggae. Shaggy jest... Ale no nie, że reggae, jest śpiewany po prostu. On ma taki girl, nie? Taki on jest taki... Reggae jest jak chuj. Jak na maksa. Kurczę. Kto jeszcze był taki trochę śpiewający, jakiś taki raper? Był taki gdzieś taki chudy, jakiś taki z brudką. Nowator? Nie. A może jakaś grupa, jak na przykład Kaliber 44 na przykład? To jest, nie, albo Pak Tofenika też pewno nie, nie wtedy? Nie, no gdzie? Nie, Pak Tofenika. To będzie ktoś z Warszawy. To jest z Warszawy. A tu z Warszawy jest Tako jeszcze. Ale to jest ale Tako. To nie te lata, wiesz. To nie te lata, żeby Tako. Więc, jakiś warszawski deszcz? Może jakaś... Warszawski deszcz? Może Molesta? Może Molesta? Nie? Gramatik. Gramatik. To jest gramatik. Weźmy jest... gramatik. Nie warto. Nie warto brać. Może... A już myślałem, że rzeczywiście. Ja chciałbym, żeby zdjęcie wykonawcy było cały czas podłożone, jak wy o tym mówicie. Jeszcze jest Wzgórze Japa 3. To nie jest Warszawy. Jak to nie? Wzgórze Japa 3 jest Warszawy? Tak mi się wydaje. A nie z Poznania jakoś? Nie. Poczekaj, Kasper, bo a przepraszam, bo ja się włączam, a nie wiem po co. Może, ale może Wzgórze Japa 3. Może Wzgórze Japa 3. Chyba Wzgórze Japa 3 ja bym zaryzykował. No to co? Nie bierzmy na Japa 3, tego, nie warto. Weźmy. Za dużo było zastanowień między sobą. Zaryzykujmy. Może jakby się zrobili Mezo, jednak Mezo.
Nasza odpowiedź to meza. Musimy w końcu jeszcze mogę wam zrobić... Czarek i Lotek, ostatnie dwie sekundy. No, słuchajcie, mogę wam zrobić kalambur. Tak. Z tytułem. Dobrze. Super. Dobrze. Uwaga, robię, super. Robię kalambur. Pieniądze. Pieniądze wkłada. Może jakiś mrozu? Nie, mrozu. Miliony monet, mrozu, miliony monet. Mrozu. Jeden. Mrozu. Nie, to nie mrozu. Wasza odpowiedź. Leroy Jebasz! Nie, bierzemy mrozu. Rzutem na taśmę. Będziemy musieli wypikać Leroya. Mrozu, miliony monet. Nie, to nie to. Nie mam pojęcia. Nie, powiedz mistrzu, co to panowie, kasa i seks, kasa. Ty nawet nie wiesz, co on powiedział, nie? Nic. Nic. Nie znam polskiego. A kto to śpiewa? Nie znam polskiego. A jaki tytuł? O Jezu, jak to grać? Czy może oryginał posłuchać? Nie możemy chyba. Czas na podsumowanie kolejnej rundy. Niestety nie można. Tę rundę wygrał Janusz i Kasper 7-0. Panowie, czas na podsumowanie odcinka. Żart? Trzyma w niepewności. Teraz! Po zaciętej walce okazało się, że jednak przegranymi tego odcinka są Kacper i Janusz. Co? W życiu. Skandal. Kamień serca. Cieszę się, że ta widownia też krzyknęła. Ale karę musi wykonać Czarek. Tak jest! Nie, to jest nie fair. To jest nie fair. Tak. Ja jestem mistrzem gry. Czarku, kara dla ciebie. Masz koszulę w kratę, więc... A, koszula w kratę. Ale minę miało śmiesz. Musisz spędzić dzień w Warszawie jako uliczny mim. Jak dzień cały. Dzień? Musisz spędzić dwa dni w Warszawie no, jako uliczny dwa dni mim. To się można bawić. To, się... to jest z noclegiem. Elegant. Zdążysz się rozpędzić. A, dzień to nie jest wyzwanie. Pierwszy dzień to słoik, nie? Wyjście ze słoika. Drugi dzień lina. A trzecia prawdziwa lina wokół szyi. Tak, tak. Ale wiesz, taki dobry słoik na rondzie, tam ONZ, nie? Czy... No. Dobry słoik. Pięknie. No dobrze. I taka metafora do słoików warszawskich. No o, jak pięknie nam się to wszystko układa. I to dziękuję. Jest piękna puenta na nasz dzisiejszy odcinek. Dziękujemy bardzo wam, jak zwykle. Fair. Teraz ja mówię. Ja wiem, to jest nie fair. Jak nie fair? Tam. Ile masz lat? Sześć? Sześć mam. Dziękujemy wam bardzo, że byliście z nami. Dziękujemy naszym gościom. Janusz, Lotek, dziękujemy, że byliście. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I zapraszamy na kolejny odcinek, który będzie najprawdopodobniej za tydzień. Czarek, Kacper, zero presji. Bądźcie zdrowi. I przede wszystkim na koniec gry poznacie karę, którą przegrany będzie musiał zrobić do następnego odcinka. Super. Szanowni, za nami wszystkie gry, czas więc na małe podsumowanie. Generalnie przez większość rozgrywek dominowała i prowadziła drużyna Kacpra, ale na ostatniej prostej jeszcze bardziej powiększyli swoją przewagę, przez co drużyna Czarka i Wioli przegrała. Yes. Ale w którym momencie dominowała? Ja się cieszę, że przegraliśmy. Tak, Czarek, masz karę. Jest kara? Czarek, tak. Masz karę. Przypominam twoją karą. Do przyszłego odcinka musisz zostać ulicznym grajkiem z własną autorską piosenką. Kawałek napisałem w trakcie wspólnych namiotów z moim wujkiem, który dopiero co jest po rozwodzie. wujku mój, nie wchodź tu, nie wchodź tu, nie chcę cię widzieć tu, widzieć tu. Pam 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 pam. Dziękuję bardzo. To dla mojego wujka. Dziękuję bardzo pani przede wszystkim. Panu również. Dziękuję bardzo. Głównym sponsorem kanału Zero jest RocketJobs.pl, twój portal z ofertami pracy.
kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.